ostatni rzut oka na zespół napędowy położony na podwoziu. Jest to zespół napędowy General Motors. Silnik LS 5,3 litra. Skrzynia 4L80E. Reduktor patrolowy oryginalny. Całość zaimplementowana do patrola Y60, jak pokazałem w pierwszym kadrze. No i tak to wygląda. Bardzo fajnie się to pomieściło. Miejscami było, owszem, cholernie ciasno. Na przykład ciasno było, jeżeli chodzi o rozprowadzenie przewodów od klimatyzacji. Po przerzuceniu dziesiątek różnych przewodów, końcówek, kruczców, węży, okazało się, że jednak będziemy musieli dorobić swoje kruczce, które będą pasowały tak, jak pasować powinny, bo wszystkie przeróżne, które udało się zgromadzić przez lata, niestety nie chciały spasować się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To było dość ciasno również, jeżeli chodzi o rozprowadzenie układu wydechowego, bo tutaj, jak widać, pomiędzy wałem a rurą zejściową z kolektora i dzwonem skrzyni biegów jest bardzo, bardzo blisko. Poza tym żadnych jakichś tam wielkich niedogodności nie było, jak na nasze możliwości techniczne. Zastosowaliśmy dwa wiatraki ze znanej i cenionej firmy, osadzone w kierownicy dorobionej z blachy nierdzewnej, żeby to wszystko ładnie leżało i funkcjonowało jak należy. Także tyle, jeżeli chodzi o pracę na podwoziu. W tej chwili będziemy kładli na tym karoserię, będziemy spinali całą instalację elektryczną sterowania i w drogę na testy.